Czekaj, poczekaj. Szefie, ja mam pomysł. Możemy mu filtr powietrza wstawić, żeby był jak człowiek, oddychał. Jezus Maria. To jest najlepsza metoda na niego. Ale to co, to my mamy z nim jakiś większy konflikt? My mamy z nim beef. Pod tytułem, kto prędzej użyje WD-40. To kończyło się to w ten sposób. Łap to z woskę! Ja to podstawówki nawet nie skończyłem, lapa, także ja nie wiem. A po drugie, byłem kiedyś rudy i gruby i mnie nie lubili. I no, mam teraz kompleksy i liczę dlatego dla innych. I w ogóle, no. Co? Co? No, tak, no tak bym po prostu się powiedział, przepraszam. No ogólnie jestem chory. O, to dlatego. Czemu nie zginął? Co jest? Ej, ja im w głowę trafiłem! Ładnie. Ładnie we Wrześki się KFC rozwija. O, na przykład dzika z bagien napisała tak. A nie, dzika z bagien, przepraszam. Soreczka. Załowienie na wynos sprowadzone po powrocie do domu. Brakuje kilku pozycji z paragonu. Pierwsza wizyta w KFC Wrześka. Jeśli chodzi o zamówienia przez aplikację, nie ma szans. Receptę zapraszam do apteki. No i on dalej, on ciągle chciał, żebym zrobiła mu tą lewatywę, nie wiem, fetyszysta paskudny, nie wiem, o co mu chodziło. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak bardzo był medyka o lewatywę. Przysięgam, nigdy. Dzida! Cieka. Co za kasztany? Jakie kasztany? Po prostu jestem. Ja wiem, że emerytura wojskowa jest wysoka, ale no bez przesady. Nie jestem zainteresowana. No okej. Okay. Po prostu jestem ciekawska. Ale no, jeżeli moja osoba tutaj zakłóciła twój spokój, to przepraszam. Nie, to jest okej, okay, możesz zostać. Jest ciekawie z tobą. Mhm. Nie no, wydaje mi się, że nie. Mi się wydaje, że Mia mi wspominała, że masz narzeczonego. Co? A, no, to prawda. Jak narzeczonego? No masz narzeczonego, lokalnego pastora. Jakiego lokalnego pastora? Jestem nawet niewierzący. Guys, jakby nie róbcie sobie ze mnie jaj, okej? No... To prawda. Żadna wiara nie stoi na drodze miłości, nie? No tak, ale jestem niewierzący, więc dziwne, żebym poznał jakiegoś pastora. Jakby... Nie wydaje mi się. Poza tym... Ja zdecydowanie... Uwielbiam kobiety, okej? Chyba. No masz dwójkę dzieci. Z Rebeką. Ale no wiesz, ja mam trochę na bo pytanie, no pytanie. Damy tu żadne wytłumaczenie. Dobra, panowie. Dobra, panie, zastrzygam tutaj zaraz, zabijamy się. Nie mam palucha! Nie mam palucha! No dzień dobry. I no. Ja dzwonię do pana w sprawie, bo dostałem numer, że pan podobno może ogarnąć jakąś grubą amunicję. Oni do mnie raptor wjeżdżał. Poddajcie się. Helka właśnie zbitowała drugą helką. Helka down. To było to? Nie. To jest akurat fajny. Pojechał na autostradę. Ja jestem w szoku. Ja zmieniam zdanie. Ty jednak umiesz prowadzić. No wiesz, samemu to co tam możesz zrobić. Nie oszukujmy się. Mówiłem. Ty. Ja wiedziałem, żeby kontendera kupować. Kontender to taki... Piękne jest to, co Pawełek powiedział. Widzisz, Stefanku, ja ci to zobrazuję. Bo Janek... Był psem i został gangsterem, a ty byłeś kurwą i kurwą jesteś. Bardzo ładnie powiedział, no, ale bardzo ładnie go też naśladujesz. No pewnie. Bo to, Stefanku, jest sytuacja następująca. Jeszcze u mnie na warsztacie.
podjeżdżasz do moich chłopaków, wymagasz jakiegoś zachowania takiego przedniego i myślisz, że nikt do ciebie tutaj nie będzie strzelał. Otóż muszę cię zmartwić, będziemy do ciebie strzelać. Będziemy do ciebie napisać, będziemy cię gonić, bo ruszyłeś mojego przyjaciela Janka. I tak, możesz mówić, że to był pies, ale ty on był, a ty nadal jesteś i zostaniesz. Wyglądasz jak... A, nieważne. Pani medyczka na pewno wie, jak wyglądasz. No, spokojnie. A kim jesteś? Fajne włosy. Jestem. Dziękuję. Aczkolwiek nie zakładałbym spódniczki do bluzy. Dziwne zestawienie. To, no bo... Ale jak to mówiłam, ładnemu we wszystkim ładnie. Grzesiu, nie... Już jesteśmy Grzesiu. Na Grzesiu, o! ...pierwszego daszku. Szturmem? Dobra, zaraz to ma są na budowę. Jak ta sytuacja, bo ja cię na razie czekam, aż się funkcjonariusze zbiorą. Bo nawet konia walą na komendę 20 osób. Ja wysiadam. Tu jest. No, to się walimy z nimi. Nie widzę, ale... To co, ja ostrzelę, nie wylądują was. To mnie łupią tam zniżej. Chcę tego jeść, dobra. Daję jej karmę tą, co dostała od gościa na samym początku. No. Żre to. B***o jej kupię, muchane będzie jadła. Mhm. No. A nie zastanawiać się jeden fakt, ona bardzo lubi zaś twoje palce, no nie? Tak. A ten olej wali rybą. No nie. Tak. Czyli nie. Dlatego tak do ciebie ciągnie. Nie, właśnie powiedziałam o swoich palcach, nie wiem, czy śmiejesz z swoich bezbrzesznych żartów. Nie? Ciurcia? Oj, tak ten szef wyprowadzasz bym na końcu. Weź sobie parę rękę podaj. Patrz, czekaj, stój! Czekaj, na cztery. Nie otwieraj tego! Trzymaj się! No trzymam się! Będziemy jak roller coaster umieć się włączyć jak na ucho. Dolar, to znowu się stało, ja znowu zostałem ciągnięty. Dolar. O jest, dolar. Chodź tu! Hello man, I want to order a taxi. Okay, where you at? I can ping you. What's your ID? Oh, hold on. My ID is 832. 832? 832, yeah, that's the one. 832. 832. 832. Yeah, that's what I said. I said 832. Okay. Yep. Young blood, damn. 832. Dobra. Po to mi krzyczy tej słuchawki. Tata. No, zając, dobra. Słuchaj, zając. Zaraz zając będę. Już biorę tutaj, jadę. I zaraz załatwimy sytuację. Zając, słuchaj, szykuj na murze. Weź tak. Weź wiaderka z wodą i kop fosę. I przestań przez komórek zamiast pracować. Bierz wodę i kop fosę. Raz, dwa. A gdzie my jedziemy? Fosę kopać. Jest, to jest GG. Jest. Jest. Czego? Ho? Chłopie! A Janek, dobra, nie wzywajcie się, bo Janek zdenerwował się. On chyba jest na rewolwer. Oho! Żebyś mogła zabić tego syntola nikomu niepotrzebnego s***. Co ty powiedziałeś? Uważaj, bo cukier podskoczy, śmiesz. Nie bolą cię plecki? Nie bolą? Nie bolą od przynoszenia plecki, co? Nie bolą? No. To ja zrobię jeszcze raz. Dobra. Wow. Gdzie mieli tyle pieniędzy, Janek, że... To jest po... Mob cały wykupimy. Posikam się, jak coś wywiercisz. Tak? Zaufaj mi, że tak. No nam ostatnio poleciały trzy. Czekaj. I co? Za 10 minut zestartuję się z tym bankowym. Naprawdę. Mam. Znalazłam. Co? 120 koła, 960. Dobra. Teraz lepiej tak gierów, dobra? Co nie widziałam. Dobra, będę bogaty. Julio! Dzisiaj no. Robię nockę. Zostaw! Czemu? Bo ja się boję, że to sam robić. Rozkręcaj normalnie w prawo wiertłem. Którym guzikiem tu na wiertłem? A ty dostajesz tej skrytki, Jan. No pewnie, że tak.